projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Dzielnicy 16 w Wilczyce z dnia 21 marca w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa. Chodzi o WPF. To co powiedziałem, że konsekwencją pierwszej uchwały jest druga. Do WPF-u też musimy nanieść tę poprawkę, bo temat nie będzie realizowany w jednym roku, tylko w dwóch latach. I te 12 tysięcy musimy po prostu pokazać zmianę. Że będzie zmiana z 15 tysięcy na 12 w WPF-ie. Kwota na ogródek jelonowski się nie zmienia, tam jest 100 tysięcy. Otwieram dyskusję na ten temat. Wszystko jest jasne. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmiany naszej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo.